Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady, Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku chciałbym zademonstrować Wam w działaniu z VoiceOverem aplikację tłumacz, aplikację systemową w systemie iOS 16, iPad 16, bo dostała ona w tych systemach język polski, a tym samym stała się niejako konkurencją dla aplikacji tłumacza od Google. Nie wiem też, czy zwróciliście uwagę, ale właśnie między innymi pewnie dlatego aplikacje w tym momencie w systemie iOS, te od Google'a, wyświetlają się po prostu jako tłumacz Google, a do niedawna wyświetlały się jako tłumacz. Więc wcześniej mieliśmy w systemie dwie aplikacje tłumacz. Jeśli mieliście oczywiście zainstalowaną aplikację od Google, teraz będziecie mieli dwie aplikacje, tyle że jedna się nazywa Google Tłumacz, dla odróżnienia od systemowego tłumacza. I przejdźmy sobie może od razu do tego tłumacza, ja go uruchomię, bo ta aplikacja co do zasady działa fajnie, ale też jest troszkę uboższą wersją tego asystenta od Google. Jaka jest więc jej podstawowa zaleta? No oczywiście to, że już ją mamy w systemie i nic nie musimy więcej doinstalowywać. Zacznijmy zanim o aplikacji od kart, który mamy u dołu ekranu. Pasek kart. Zobaczcie, mamy tutaj cztery karty. Idąc od prawej strony, ja zaraz Wam powiem szczegółowo, co jak ulubione, tak naprawdę nie będziemy się zagłębiać, bo tam po prostu możemy sobie oznaczać tłumaczenia jako ulubione i one tam będą trafiać, czyli na przykład przetłumaczycie sobie jakieś słowo, do którego wiecie, że będziecie chcieli wrócić za jakiś czas, więc klikacie dodaj do ulubionych i później nie musicie go ponownie wyszukiwać, ono po prostu będzie w ulubionych. Kolejna zakładka to rozmowa, zaraz o niej troszkę więcej, bo za chwilkę. Kolejna to aparat. Tu, co do zasady, działa to w ten sposób, że kierujecie obiektyw aparatu na jakiś tekst i na ekranie wyświetla Wam się tłumaczenie. Mówię co do zasady, bo to działa świetnie, ale nie z VoiceOverem. Czyli użytkownicy czytnika ekranu VoiceOver niestety nie skorzystają z tego rozwiązania, bo tutaj po prostu VoiceOver milczy jak zaklęty. Może kiedyś Apple go zmusi, żeby coś nam powiedział. Na razie to nie działa, przynajmniej w moim wypadku i w mojej wersji aplikacji. Zaznaczone. I mamy pierwszą jak gdyby zakładkę, pierwszą kartę tłumaczenie i od tej karty chciałbym zacząć. Generalnie od samej góry. Zobaczcie, na samej górze przycisk. Mamy przycisk posłuchaj i ja demonstruję Wam tą aplikację też między innymi dlatego, że te przyciski, które tutaj są zaetykietowane, one nie są jednoznaczne. Te etykietki nie mówią nam wprost, czego możemy się spodziewać. Bo tutaj na przykład, jak mamy przycisk posłuchaj, przycisk, to gdy w niego stukniecie, tak naprawdę to jest przycisk mikrofonu. On sprawi, że to jakby urządzenie słucha, a nie wy. I wtedy po prostu możecie podyktować frazę do przetłumaczenia. Czyli jeśli ja teraz sobie stuknę w ten przycisk i powiem coś na przykład po polsku, automatycznie mam ustawione w tym momencie tłumaczenie na język angielski. Jak ma na imię mój pies? Łatwiej smydok znamy. Posłuchaj. Przycisk. I mamy od razu informację, przeczytał nam VoiceOver, zaraz zobaczycie, gdzie to się wyświetla. Teraz Wam chciałem tylko zademonstrować, że pierwszy przycisk odpowiada za tłumaczenie, czyli jeśli macie ustawiony język, akurat w moim wypadku polski i angielski, no to aplikacja rozpoznaje języki, bo tutaj mamy więcej. Zaraz obok przycisk więcej, w który jak stukniecie, tam wybieracie, czy na przykład między innymi aplikacja ma rozpoznawać język, bo ja mogę równie dobrze sobie stuknąć w przycisk posłuchaj i zapytać o coś w innym języku, tak? Czyli na przykład how old are you? Ile masz lat? Posłuchaj. Przycisk. I w tym momencie aplikacja sama jest tak ustawiona, że wybiera, w jakim języku ja się do niej zwracam i w danym języku dokonuje mi od razu automatycznego tłumaczenia. Czyli mamy pierwszy przycisk posłuchaj więcej, i przycisk więcej, gdzie możecie sobie włączyć to automatyczne rozpoznawanie. A gdy idziemy dalej, ja idę sobie dalej gestem w prawo jednym palcem. Polski. Przycisk. Mamy do wyboru język i mamy właśnie język polski. Wybierz język. Przycisk. Angielski. USA. Język przycisk. Angielski. Tam mamy oczywiście listę tych języków. Nie ma. Ich nie ma tam powiedzmy 180, ich tam jest około 10, więc możecie sobie wybrać. Oczywiście te co popularniejsze europejskie języki są.
ale nie wszystkie. Tak na przykład takie języki jak, nie wiem, grecki nie występują, więc gdybyście się wybierali na wakacje, no to musicie raczej bazować na angielskim. No ale zakładam, że tutaj mówimy o takich raczej popularniejszych językach. To jest też kolejny minus i różnica, jeśli porównujemy tłumacza Google od tego systemowego, ponieważ ten systemowy jest jednak uboższy co do zasady, jeśli chodzi o te języki. I teraz idziemy sobie dalej palcem w prawo. Wybierz język. Przy angielski, USA, Hofold Area U. I mamy tutaj te tłumaczenia, o których wam mówiłem, to jest to miejsce, gdzie one się wyświetlają. One się wyświetlają w formie listy. Jak słyszycie, mamy tą frazę, którą wymawiamy w danym języku do przetłumaczenia i później drugą frazę w języku, na który dana fraza została przetłumaczona. Tryb pełnoekranowy. Przycisk. Angielski. USA. Hofold Area U. Polski. Ile masz lat? Tak, czyli dostępne z jakiego czynności. Języka i na jaki język. Słyszymy też, że mamy dostępne czynności, więc sprawdźmy, co tutaj mamy. Ja przeciągam palcem w górę w tym momencie. Słownik. Słownik. Powiedz tłumaczenie. Możemy sobie wybrać słowniki jeszcze systemowe. Tutaj mamy powiedz tłumaczenie, ja stukam w to. Ile masz lat? W tym momencie, że tłumaczenie było na język polski, no to systemowa synteza odzywa się i czyta nam to po polsku. Dodaj do ulubionych. Możemy dodać do ulubionych to tłumaczenie, tak jak wam wspominałem. Później możemy to znaleźć na ostatniej zakładce. Aktywuj domyślne. No i możemy po prostu aktywować. Tryb pełnoekranowy. Przycisk. I jak gdyby tam dodatkowe rzeczy dodaj z tym robić, ale dzisiaj tylko podstawowe rzeczy. Dostępne tryb czynności. Pełnoekranowy. Odradzam wam korzystanie z tego, ponieważ tam znika część opcji. Oczywiście dla osób słabowidzących to może być lepsze rozwiązanie. Ja w tym momencie mówię o użytkownikach czytnika. Tam po prostu dla czytnika znika część przycisków. Oczywiście osobom słabowidzącym będzie się lepiej patrzyło, bo wtedy te niepotrzebne przyciski znikają i więcej widać na ekranie. Tu już kwestia testów. Możecie sobie testować. Ja generalnie odradzam użytkownikom VoiceOvera. Dodaj do ulubionych. Przycisk. Też mamy osobny słownik. Przycisk. Dodaj do ulubionych. Słownik, dostępne, czyli tutaj znowu, tak jak mówiłem, przycisk. Wybieramy sobie słowniki. I znowu mamy przycisk zaetykietowany tak głupio, też z iloczynem. Odtwarzaj jeden iloczyn. Przycisk. Czyli dostępne czynności. Jak zresztą stuknę. Ile masz lat? Odtwarzaj jeden iloczyn. Ponownie mamy odtworzone, czyli generalnie te same przyciski, które znajdziemy pod funkcją czynności na danym tłumaczeniu. Polski. Jak ma na imię mówić? No i dochodzimy do kolejnej frazy. Dostępne i tutaj czynności. Znowu dostępne czynności. Wybierzmy sobie. Powiedz tłumaczenie. What is my dog's name? I teraz słyszymy tłumaczenie na język angielski, odczytane angielską syntezą mowy i oczywiście działa to dokładnie w ten sam sposób ze wszystkimi językami, jakie tutaj możemy sobie w aplikacji ustawić. I generalnie wszystkie te tłumaczenia, które byśmy tutaj mieli po kolei, tam coś sobie tłumaczyli, to one tutaj będą się pojawiały po prostu w formie listy. I teraz tak, na samym dole ekranu, pod całą listą wszystkich tam tłumaczeń, mamy pole edycyjne. I to pole edycyjne oczywiście klasycznie możemy sobie edytować. Wpisz tekst. Wpisz tekst i wejście ekranu Braille. Orientacja zablokowana. Wpiszmy coś. Kropki 4.6. Na przykład. Jak ma na imię mój pies. Znak zapytania. Pies. Dobra. What is the name of my dog? I już mam informację przetłumaczoną. Oczywiście wystarczy dwoma palcami w trybie Braille'a przeciągnąć albo po prostu kliknąć idź w prawym dolnym rogu, aby tłumaczenie zostało dokonane w sposób automatyczny. Działa to bardzo fajnie, jest to dość intuicyjne. To jeśli chodzi o takie wpisywanie, tu oczywiście możecie sobie wkleić jakiś tam tekst na przykład zaznaczony na stronie internetowej czy w mailu, tak żeby on został później automatycznie przetłumaczony na wybrany przez was język. I jeszcze jedna rzecz, którą chciałem wam pokazać, bo tu chyba wszystko jest dość jasne i oczywiste. Aparat, rozmowa, karta.
To karta rozmowa, bo dzięki tej karcie możemy też tłumaczyć rozmowę, jak sama zaznaczone. Nazwa wskazuje. Rozmowa. Karta 3-4. Zaznaczam i tutaj też zwróćcie uwagę, idąc od góry okna. Polski. Przycisk. Mamy wybrane języki. Mamy język polski. Wybierz język. Angielski. Angielski. Wybierz język. Jak ma na imię mój pies? Mamy tutaj te rzeczy, które do tej pory dyktowaliśmy i to jak gdyby, czy tłumaczyliśmy więcej. I jak gdyby to zostawiamy. Istotne są tutaj przyciski te u dołu okna, więcej, przycisk, czyli więcej, posłuchaj, przycisk. I posłuchaj, bo posłuchaj to jest ta opcja, którą aktywujemy tłumaczenie, czyli znowu słuchanie. I słuchanie rozmowy, więc spróbujmy. Jedyna sugestia, jaka jest w tej aplikacji, i to też znowu różnica między tłumaczem Google, tutaj musimy mówić stosunkowo szybko, czyli pauzy między naszą frazą i tłumaczeniem, niestety my czekamy, aż VoiceOver odczyta, więc ta pauza automatycznie jest trochę dłuższa, ale żeby nie wyłączył nam się tryb automatycznego tłumaczenia, no to musimy mówić stosunkowo szybko. Sprawdźmy, czy mi się to uda zademonstrować. Jak masz na imię? What is your name? How much is it? No i już się nie udało, bo za długo czekałem. To jeszcze raz spróbujmy. I fokus ucieka na górę ekranu w momencie, gdy skończy się tłumaczenie. Więcej. Posłuchaj. Przycisk. Próbujemy jeszcze raz. How much is it? Ile to kosztuje? Jak masz na imię? What is your name? What's my dog name? No i znowu nie udało się. A więc ten czas, który jest tutaj na tą, w cudzysłowie, rozmowę, jest bardzo krótki, a weźcie pod uwagę, że no, rozmowy, które prowadzimy z kimś, no z reguły nie są takie mega dynamiczne, więc trzeba na to brać poprawkę i obawiam się, że te rozmowy, które co do zasady powinny być przeprowadzane czy tłumaczone w sposób automatyczny i aplikacja cały czas powinna nasłuchiwać, dopóki nie poprosimy ją, aby przestała, no to to działa bardzo słabo w aplikacji Tłumacz. Tyle tylko, że wszystko to jest dostępne dla VoiceOvera. Sprawdźmy jeszcze polski. Raz. Wybierz język. Angielski. Dobra, USA. Muszę znowu przycisk. Iść na dół okna. Więc posłuchaj. Przycisk. Kliknąć posłuchaj. Dlaczego muszę stukać w ten przycisk? Why do you have to tap this button? Ile masz lat? How old are you? Jak masz na imię? What is your name? Where are you from? I już nie łapię następnej frazy. Tak więc według mnie to jest jeden z najsłabszych czynników, jeśli chodzi o tą aplikację, że tych rozmów takich dynamicznych niestety nam nie prowadzi, czyli jeśli chcemy coś takiego organizować sobie, że z kimś rozmawiamy, no to chyba najwygodniej będzie jednak stukać w ten przycisk posłuchaj na karcie tłumaczenie, bo inaczej to będzie słabo. Tutaj jeszcze mam dla Was dwie uwagi. Mamy, zwróćcie uwagę, jeszcze przycisk więcej u dołu ekranu. Ja w niego stuknę, żebyście zobaczyli, co odtwarzaj tam mamy. Tłumaczenia. Tutaj mamy kilka funkcji, które powinniśmy wszystkie zaznaczyć i też jest tak, że nie wszystko tutaj zaznaczone. Działa. Odtwarzaj. To znaczy przycisk. Odtwarzaj tłumaczenie. Mam to zaznaczone, ale przy włączonym VoiceOverze te tłumaczenia nie są odczytywane w sposób automatyczny, więc znowu działa to słabo. One się pojawiają na ekranie i VoiceOver je czyta, ale jak zwróciliście uwagę, czyta je syntezą VoiceOvera, czyli nawet komunikaty po angielsku, tłumaczenia na angielski odczytywane są polską syntezą mowy, a powinny być odpowiednią syntezą mowy oczywiście anonsowane dla danego języka. Zaznaczone. Tłumacz automatycznie. Przycisk. Tłumacz automatycznie. Mam tą funkcję zaznaczoną właśnie po to, żeby i język był wykrywany i żeby te rozmowy odbywały się płynnie, a one odbywają się płynnie, tylko ten czas na słuchu jest zbyt krótki i po tym krótkim czasie nieaktywności albo nie wiem jakiego czynnika,
ten zaznaczone. Proces wykryj jest język. Zatrzymywany. Przycisk. Tutaj jest znowu ta funkcja wykrywania języka. Wymasz rozmowę. I wymasz rozmowy. I to jest bardzo głupie, że na przykład na tym ekranie pierwszym tłumaczeń nie mamy opcji wymazania rozmów, dlatego chciałem wam to pokazać. Tutaj dopiero rozmowę. Na przycisk. Karcie rozmowy możemy wejść w przycisk więcej i dać wymasz rozmowy. Uwaga, czy chcesz wymazać tę rozmowę? I teraz wymasz, uwaga, przycisk. Słyszycie, czy anuluj, chcesz przycisk, wymazać. Anuluj, wymasz, przycisk. Klikam wymasz przycisk. I rozmowy wymazać zostały kart. Wymazane, więc mogę karta. Znowu przejść zaznaczone. Na ekran tłumaczenie. Karta, wpisz tekst, pusta lista. I tu ponownie mogę tłumaczyć, na przykład korzystając z tego przycisku znajdującego się u góry okna, na który sobie posłuchaj, mogę łatwo wskoczyć, przycisk. Czyli posłuchaj. No i znowu stukamy. Jak masz na imię? What is your name? Posłuchaj. Przycisk. I już pojawia się kolejne tłumaczenie. Mam nadzieję, że udało mi się wam zademonstrować aplikację Tłumacz. Oczywiście w działaniu z VoiceOverem. Wady i zalety są dość oczywiste. Jeśli potrzebujecie jakichś języków takich, których ta aplikacja nie posiada, no to tak czy siak pozostaje wam tylko i wyłącznie tłumacz Google. Tłumacz Google posiada też szereg innych ciekawych funkcji, no ale trzeba go sobie pobrać, trzeba go sobie zainstalować. Tu jest jeszcze jedna bardzo fajna rzecz, jeśli chodzi o tego tłumacza systemowego. Możecie sobie w ustawieniach, czyli nie w tu w aplikacji, bo tu jak widzieliście nie ma żadnych ustawień, tylko wchodzicie w ustawienia systemowe i tam jest opcja, czy przycisk tłumacz i tam możecie sobie wybrać też języki tłumaczenia, ale to co jest ważniejsze, możecie sobie pobrać języki do tłumaczenia offline. I to jest bardzo fajne, jeśli wybieracie się za granicę, nawet w ramach Europy, ale jeśli trafilibyście do kraju, gdzie na przykład roaming jest strasznie drogi, no to tego typu usługa może okazać się niezwykle przydatna i to jest bardzo duża zaleta tej systemowej aplikacji, że możecie z niej korzystać również bez połączenia z internetem. Tyle na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście tego kanału, no to zróbcie to proszę, żeby nie uciekły wam żadne nowości. Ja zapraszam was oczywiście do kolejnych vlogów z mojej szuflady, a na dzisiaj kłaniam się nisko. Do zobaczenia. Piotr Witek.